No dzień dobry, pierwszą połowę to najlepiej zostawić bez komentarza, bo to tak na pewno z plot okoliczności, który nas spotkał rano, wypadł nam Simplak, który miał problemy z plecami po południu, na rozgrzewce wypadł nam Alvarez i tu akurat Michała Wiśniewskiego wpuszczając bardzo dobrze prezentował się w treningu i widać jednak, że trening i mecz, widać było, że ten stres go zjadł trochę i to, ale trzeba tego chłopaka dalej podbudować i na pewno nie skreślam go, bo bardzo, bardzo dobrze trenuje i oby tak dalej, a to już jest często ryzyko trenera. Filip Balaj wszedł praktycznie bez rozgrzewki, bo na samym końcu się to wydarzyło. Pierwsza sytuacja, która miała miejsce, że straciliśmy bramkę i widać było po tych chłopakach, że nie było lidera, że nie było nikogo, kto wziąłby to i złapał za ręce. No szkoda tej sytuacji na 1-1 Pelego, którą miał, bo byśmy może zdążyli to jeszcze poprzestawiać w pierwszej połowie, mimo że w końcówce już tam pozmienialiśmy, w drugiej połowie zmieniliśmy ustawienie, zmienników muszę pochwalić, bo dali bardzo dobre zmiany i tak jestem przekonany, że Rasmussen dalej się będzie dobrze prezentował, to co powiedziałem, że generalnie wszyscy dali dobrą zmianę, ale on też był takim motorem napędzającym i to po tym wypoczynku, który wiedziałem, że jest mu potrzebny, to będzie bardzo silnym punktem drużyny tutaj i w to wierzę. Na pewno Pelego też musieliśmy przesunąć później jako napastnika, bo nie mieliśmy wyboru, bo nie mieliśmy na ławce nikogo, bo nie spodziewaliśmy się, że taka sytuacja będzie miała miejsce, a tą drugą połowę weszliśmy bardzo dobrze, bo moglibyśmy bramkę na 2-1-6 dużo, dużo szybciej. Stworzyliśmy chyba z 4-5 sytuacji takich klarownych, gdzie moglibyśmy i Jugas, który też później uderzył. I powiedziałem zawodnikom w przerwie, że dzisiaj się okaże, kto ma charakter, jaki my mamy charakter, jaki jesteśmy zespołem i pokazali charakter, pokazali to, że walczą. Tak samo mimo tego fatalnego początku chciałem kibicom podziękować, którzy do końca w nas wierzyli, mimo że no, trzeba zrozumieć, no, że niektórzy są sfrustrowani i gdzieś tam gwizdali w pewnym momencie, ale to jest zrozumiałe, bo rzeczywiście ta pierwsza połowa była w naszym wykonaniu bardzo słaba, ale za tą drugą to muszę pochwalić zespół, za tą determinację, za tą wolę walki, bo trzeba przyznać, że przy nawet stanie 2-2, jeszcze te ostatnie 3 minuty robiliśmy wszystko, żeby wygrać to spotkanie i szkoda, że tak się nie udało przełamać tego. Byłoby dla tych chłopaków na pewno taki motor, taki napędowy sygnał, ale i tak to odrobienie w 84, w 92 to jest ważne, bo często wielu kibiców już wychodzi, a tu kibice wierzyli w nas do końca i jest to bardzo ważny ten punkt, ale też na pewno jesteśmy niezadowoleni, bo nie tak sobie wyobrażaliśmy pierwszą połowę.